Właśnie mamy koniec XX wieku i kończy się również jedna z największych batalii w historii jednośladów. Batalii, która miała wyłonić najszybszy motocykl, który przekroczy magiczną barierę 300 km na godzinę. I oczywiście chodzi o motocykl seryjny. W 1999 Suzuki Hayabusa ostatecznie zdetronizowała Blackbirda. I w cieniu tej historii narodził się motocykl. Motocykl, który dorównywał legendom, ale wyróżniał się jedną rzeczą. Był nakedem. Chodzi oczywiście o Hondę CB1100 SF, ale myślę, że większość zna ten motocykl jako Honda X11. I dzisiaj zrozumiałem, dlaczego właściciele tych motocykli tak bardzo je kochają i dlaczego Patryk, właściciel tej sztuki, przyjechał do nas aż z Warszawy, żebyśmy nagrali o nim odcinek. Zapraszam. Kiedy jeszcze mieszkałem w Poznaniu i bardzo często przejeżdżałem jedną z ulic, widziałem tam motocykl. Widziałem, że jest to Honda, ale jakaś taka inna, jakaś taka większa, bardziej muskularna. I któregoś dnia w końcu tą ulicą szedłem piechotą, bo też do tego motocykla. Był to ten chyba najbardziej znany kolor X11, taki niebieski, granatowy metalik. I zobaczyłem ten napis Honda X11 i wiedziałem, że ten motocykl musi być szybki. Ten motocykl jest nakedem, a jest właśnie porównywany z motocyklami najszybszymi na świecie. I tak jest w sumie do dnia dzisiejszego. Dzisiaj nagrywamy motocykl, z którym już od dawna chciałem się skonfrontować. Nie jestem fanem dużych, mocnych motocykli, ale jednak X11 to motocykl, który gdzieś tam chodził mi po głowie. Dobra, czas go odpalić. Pulpit jak u mnie w CBF-ie. Tylko zegary ładny kolor mają. Motocykl produkowany jest od 1999 roku i jego produkcja trwała zaledwie 3 lata, do 2002, a sprzedaż była jeszcze w 2003. Co ciekawe, ten motocykl został wyparty przez model CB1300. Motocykl, który był słabszy, może nie pod względem mocy, ale pod względem samej specyfikacji, jeśli popatrzymy na przyspieszenie, był słabszy. X11 słynie najbardziej z tego, że znajdziemy tutaj silnik z Blackbirda, tak? Z legendy, która brała udział w wyścigu. Jest to czterocylindrowa rzędowa jednostka o pojemności 1137 cm3. Jednak w porównaniu do swojego bardziej sportowego brata została ona zmieniona na rzecz tego, żeby w tym motocyklu było więcej dołu. Mamy tutaj 140 koni i 116 N. I faktycznie w tym motocyklu moc zaczyna się dość wcześnie. Nie tylko silnik, ale częściowo rama oraz układ Dual C-ABS również pochodzą z Blackbirda. No, powiem wam, że naprawdę pierwsze wrażenie jest takie, jakbym jechał swoją CBF-ą. Połowa pojemności, połowa mocy. No zobaczymy na trasie. Coś, co może najbardziej przerażać przyszłego użytkownika tego motocykla, jeśli czyta jego specyfikację, to waga. X11 gotowe do jazdy waży 257 kg. Jak na nakeda, to naprawdę bardzo dużo. Konkurencja. I tutaj tak naprawdę trudno mówić o bezpośredniej konkurencji tego motocykla, ponieważ z jednej strony był on głównie porównywany do właśnie ZZR 1100, do Hayabusy, czy do CBR 1100 XX, czyli Blackbirda, ponieważ parametrami, jeśli chodzi o przyspieszenie, dorównywał właśnie tym motocyklom. Jednak kiedy spojrzymy na ten motocykl jako na nakeda, jako na muscle bike'a i poszukamy konkurencji, to na myśl nam przychodzą takie maszyny jak Bandit 1200, jak GSX 1400 czy XJR 1300, która zresztą w tym roku trafiła na nasz kanał. X11 konkurencję zjadał nie tylko pod względem przyspieszenia, prędkości, ale również pod względem tego, co w tym motocyklu znajdziemy. Zaczynając od tego, że tutaj mamy wtrysk. Kolejna sprawa, wielu producentów wciąż sięgało do jakiejś nostalgii i zamiast zamontować centralnego monoszoka, montowali z jednej i z drugiej strony standardową sprężynę. Kolejna sprawa, układ dopalany spalinami. Tak, w 99 takie rzeczy się robiło, więc naprawdę X11 poza tym, że był piekielnie szybki, to był jak na swoje czasy dość nowoczesny. Coś, co jeszcze wyróżniało X11 na tle konkurencji, to to, że tam rama była wciąż robiona ze stalowych rur, a tutaj Honda zdecydowała się na ramę aluminiową. Ramę, która po prostu pochodzi ze sportowego motocykla. Ja porównuję X11 do swojej CBF-y pod względem wyglądu, tylko jest jedna rzecz, która tu jest dużo ładniejsza i mówię o tylnej lampie. U mnie po prostu wygląda jak w skuterze. Zaskakujące w X11 jest to, jak ten motocykl łatwo i przyjemnie się prowadzi. Ja wiem, że to jest złe określenie w przypadku takiego motocykla, ale jazda po mieście bardzo przyjemna. Wyjeżdżamy poza miasto, pierwszy, drugi zakręt. X11 praktycznie sama składa się w zakręt. Przy X11 bardzo często debatuje się nad pozycją na tym motocyklu, nad wygodą, że bag jest bardzo duży, pękaty, że nogi są nieco podgięte i kierownica jest daleko odsunięta. I mówi się też o tym, że ten motocykl jest idealny dla osób o średnim wzroście. A ja mam 1,72 m i tutaj się bez problemu mieszczę. Patryk, który jest właścicielem tego motocykla, ma 1,83 m i on mówi, że dla niego ta pozycja też jest bardzo wygodna. Motocykl wielkościowo, kiedy do niego podchodzimy, jest duży. Kiedy siadamy, faktycznie ten bak jest pękaty, 22 litry mieści. Ale, jak możecie zobaczyć, ja bez problemu moimi krótkimi nóżkami, stópkami obiema sięgam do ziemi. Element, który mi się osobiście podoba, ale myślę, że jest to kwestia bardzo mocno dyskusyjna. Cały kokpit w tym motocyklu, wszystkie guziki, cała reszta, ja siadam na tym motocyklu i ogólnie czuję się jak w domu, ponieważ jest to po prostu Honda. Tarcze zegarów są kolorowe. Jeśli chodzi o samą czytelność zegarów, zero problemu, ale coś, czego tutaj nie ma, to wskaźnika poziomu paliwa. Jest tylko taka kropka, która się świeci na pomarańczowo, kiedy odpala się rezerwa i to nas informuje, że trzeba ten motocykl zatankować. Choć z drugiej strony, jakby ta rezerwa miała działać tak jak w mojej CBF-ie, to może faktycznie lepiej, że jej tutaj nie ma. Spalanie tej bestii, no jednak 1137 cm, 140 koni, no to musi palić. Coś, co przeczytałem w internecie, to niecałe 6 litrów na setkę. Skonfrontowałem to z właścicielem motocykla i on mówi, że po mieście X11 pali w okolicach 9-10 litrów, a średnie spalanie to około 8 litrów. Tylko on powiedział jedną ważną rzecz. On na tym motocyklu po prostu odkręca, nie potrafi jechać spokojnie. Mówi, że jeśli by jechał spokojnie, to pewnie i te 6 litrów dałoby radę zrobić. Mamy tutaj akcesoryjne wydechy, oczywiście dwie tuby, ale posłuchajcie tego. Już kiedy odpalamy ten motocykl, to słychać, że jest tu odpowiednia pojemność. Naprawdę motocykl brzmi bardzo dobrze, a kiedy przekraczamy magiczną barierę 6-7 tysięcy obrotów, to po prostu tak zaczyna strzelać, że uśmiech sam się robi na twarzy. Coś, za co właściciele kochają swoje X11 i myślę, że większość hondziarzy to powie, to za niezawodność tych motocykli. Ta sztuka ma już grubo ponad 20 lat, Patryk jest jej właścicielem od 3 lat i mówi, że on przy tym motocyklu poza jakąś lekką eksploatacją nic nie robił. Jedyny w sumie taki element, który gdzieś tam na forach się przewija, jeśli chodzi o rzeczy, które potrafią się zepsuć, to regulatory napięcia, ale Honda ogólnie jest z tego znana. O, idealna droga do sprawdzenia zawieszenia. Zawieszenie w tym motocyklu nastawione jest na sport. Nie może być miękki, nie może być pływający, też ze względu na wagę tego motocykla, ale przede wszystkim dlatego, że kiedy wchodzimy tym motocyklem z dużą prędkością w zakręt, to jednak potrzebujemy dużą ilość pewności i czucia, że ten motocykl zrobi to, co my chcemy, więc to zawieszenie nastawione jest po prostu bardziej w kierunku zawieszenia sportowego. Jezu, jaka dziura. Coś, co jeszcze jest niezawodne w Hondach, poza całymi motocyklami, to oczywiście skrzynia biegów. Wiem, mówię to jako hondziarz, w CBF-ie skrzynia biegów wchodzi po prostu miód malina i w X11 jest dokładnie to samo. Ciekawostka jest taka, że w porównaniu np. do Blackbirda skrócono tutaj skrzynię o jeden bieg. Jest ich tylko 5, Jadąc na tym motocyklu się śmieję, że wystarczą w sumie tylko 3. Wbijanie neutralnego biegu, jak w każdej Hondzie, tutaj nie ma szukania, ten bieg niezależnie czy stoimy, czy jedziemy, wbija się. Jedyne co zauważyłem, kiedy wbijamy z jedynki na dwójkę, to jest moment, w którym czujemy, że jedziemy bardzo dużym motocyklem, w sensie motocyklem z bardzo dużym silnikiem i dużą mocą, bo wtedy faktycznie to wbicie jest takie konkretne. Poza tym każdy bieg chodzi gładko i to niezależnie, czy robimy to ze sprzęgłem, czy bez sprzęgła. Element, który mnie zastanawiał od samego początku, kiedy zacząłem ten motocykl i Was zapewne też zastanawia, co to jest za urządzenie. Jest to klakson. Byśmy Wam pokazali, ale właśnie Patryk mówi, że coś robił w motocyklu i jeden z bezpieczników się przypalił i klakson nie działa. Nasadzając do tego motocykla potężny silnik, który rozpędza tą maszynę do 240, niby na papierze, a nawet i 270, to dla X11 nie problem. Honda nie zapomniała o odpowiednim układzie hamulcowym. Mamy tutaj system Dual CBS przeszczepiony z Blackbirda i tutaj ten system działa dobrze i cały układ hamulcowy jest adekwatny do wagi i do tego, jak szybko się jeździ tym motocyklem. Naprawdę ja nie czuję tutaj braków. Jedyne co mi tutaj nie gra, to dźwignia od tylnego hamulca. Jest ona gumowa. Trzeba się bardzo mocno postarać, żeby tył dobrze zahamował. W przypadku przedniej dla mnie dozowalność jest bardzo dobra. Niewielki skok i czujemy to, jak hamulec powoli zaczyna w tym motocyklu łapać. Motocykl należy naprawdę do niezawodnych, tym bardziej jest to Honda. Ja jestem hondziarzem, no ale jak wiecie, w każdym motocyklu da się znaleźć jakąś wadę. Wszystkie wady, które wyczytałem w internecie, jeśli chodzi o ten motocykl, są rzeczami, których ja szczerze na swojej skórze nie odczułem. Pozycja, która bardzo często w tym motocyklu jest wymieniana. 1,72 m, nie mam problemu. Właściciel Patryk 1,83 m, też na tym motocyklu nie ma problemu. Ja bym nawet powiedział, że ta pozycja jest lekko sportowa, ale ogólnie jest wygodna. Kosz sprzęgłowy, który hałasuje, również tego nie odczułem. Podobno zanim motocykl się rozgrzeje, coś tam słychać, ale jakoś to bardzo nie przeszkadza. I ostatni zarzut w stosunku do tego motocykla to jego eksploatacja. Ten motocykl ma to, że bardzo szybko zarówno napęd, jak i oponę zużywa ze względu na to, ile mamy tutaj mocy. Po prostu tym motocyklem może nie, że się nie da jeździć wolno, nim się nie chce jeździć wolno. Honda naprawdę stworzyła, nie powiem, że idealny motocykl, ale pod wieloma względami wyprzedzający swoją epokę i przede wszystkim wyprzedzający swoją konkurencję. I przy tym wszystkim zastanawia mnie to, jak to jest, że tak dobry motocykl, który w czasie, kiedy był w sprzedaży, był tańszy o około 15 do 30% w stosunku właśnie do tych legendarnych sportowych motocykli, nie osiągnął takiej popularności. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, po prostu nie trafił w swoją epokę. Ale w tym wszystkim jest jedna dobra rzecz. X11 możemy wyrwać za około 9 do 12 tysięcy złotych, więc jeśli jesteś hondziarzem, masz w duszy Hondę i chcesz mieć motocykl, który ma naprawdę dużo pary i może kiedyś przyjdzie czas, że stanie się legendą, a nie chcesz wydawać dużej kwoty, to myślę, że to jest właśnie motocykl dla Ciebie. Motocykl, którym bardzo dobrze jeździ się na co dzień, ale daje też dużo frajdy na trasie, bo jak się go odkręci, to czujemy się, jakbyśmy szybowali, a nie jechali. W dzisiejszym dniu coś, co mnie zaskoczyło, jeśli chodzi o X11, że tym motocyklem naprawdę po mieście jeździ się bardzo podobnie jak moją CBF-ą. Mimo że mamy tutaj ponad litrowy silnik, no i dużo więcej mocy i nawet gdzieś tam przez myśl mi przeszło, żebym mógł moją CBF-ę wymienić właśnie na X11, bo ten motocykl ma jedną dużą przewagę nad CBF-ą. Daje dużo radości i nie jest nudny, a CBF-a jest fajna, jest bezawaryjna, ale z czasem zaczyna się nudzić. Dajcie znać, jeśli jesteście właścicielami X11, czy Wam ona sprawia naprawdę tak dużo radości? I może macie jakąś teorię, dlaczego ten motocykl nie stał się tak popularny, jak na przykład Hayabusa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.